Cześć, w rękach mam nowość. Nowość na 2020. Leki Responsa Smart. Co znaczy końcówka Smart? Być może już wiecie, leki dodaje nazwę Smart do wszystkich kijków, które końcówkę gumową mają założoną na kijek na stałe i tylko poprzez jej przesuwanie góra-dół wysuwamy bolec ostry lub go chowamy. Przydaje się to wtedy, kiedy podłoże, po którym chodzisz, jest zmienne. Kawałek gdzieś po asfalcie, znowu kawałek na podłożu naturalnym, znowu kawałek asfaltu i znowu kawałek podłoża naturalnego. Wtedy faktycznie noszenie nakładek gumowych, zdejmowanie, zakładanie, chowanie ich do kieszeni, ubłoconych, upiaszczonych, może stanowić problem. Dlatego część producentów, m.in. Leki, wprowadziła system, który pozwala na utrzymanie nakładki gumowej na kijach na stałe. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Odczepię tylko sobie te nakładki. Wezmę jeden kijek do ręki, ten bez tej ulotki. I już pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Zdejmę sobie też ten klips, który mocuje nam dwa kijki łącznie ze sobą. Też mi jest teraz niepotrzebny. Więc zacznijmy od tego systemu właśnie wyciągania i chowania tej nakładki gumowej. Zobaczymy, czy działa to łatwo, czy trudno. Przyznam, że przy wcześniejszych opcjach, kiedy się to pojawiało, nie byłem zbyt dobrze nastawiony na tego typu rozwiązania. Raczej jestem prostym człowiekiem i im coś może być prostsze, tym to wolę. Ale też ja głównie treningi, które prowadzę, to szukam sobie miejsc takich, gdzie mogę głównie chodzić w terenie blisko natury, choć i takie, że po asfalcie też się zdarzały. Aczkolwiek wtedy też niekiedy wybieram, że po prostu idę i stukam końcówką ostro. Jednak może faktycznie to nie jest do końca dobre dla ucha i niektórym może to przeszkadzać. Zobaczmy, jak się sprawdza ten system. Sam jestem ciekawy, czy w tym roku to zostało w jakiś sposób poprawione, ulepszone. Odpina się to dosyć łatwo, może nie super łatwo, ale też nie stanowi to większego problemu. No trzeba nacisnąć dosyć, może nie mocno, ale zdecydowanie, co prawdopodobnie no, musi być w ten sposób zrobione, żeby to się nie odklikiwało samodzielnie w czasie rodzenia. A już widzę to, co mi się podoba, ten grot, który wystaje. Tutaj sobie w ten sposób to przesuwamy, tą nakładkę, to jest to, o czym mówiłem. Przesuwamy go sobie góra, dół. Wysuwa się grot, który w stosunku do grotów w standardowych kijkach, na przykład będzie tutaj regulowany, jest zupełnie spłaszczony na końcu. Ten jest dużo ostrzejszy, dosyć taki, no nawet bym powiedział, że fajnie zaostrzony, co już pozwala mi sądzić, że kijek po wbiciu w ziemię tym ostrym grotem nie dość, że będzie bardzo dobrze się zapierał o podłoże, bardzo dobrze wbijał w momencie, kiedy to podłoże będzie twarde, co i jeszcze będzie lepiej amortyzował drgania powstające na kiju. Więc tutaj duży plus za to, że ta końcówka nie jest ścięta, tylko jest zaostrzona. Znów, żeby zwolnić blokadę, wygodniej jest mi użyć dwóch palców niż jednego, wtedy to wychodzi łatwiej. No, wymaga to pewnego zaangażowania. Nogą raczej się tego nie uda zrobić, chociaż może i ktoś będzie tak sprytny, że to zrobi. Ja nie jestem, ale też może bym musiał poćwiczyć, bo wiem, że niektóre kije mają tak, że można nawet stuknąć nogą i to schodzi. Tu lepiej chyba jednak jest to przygotowane pod to, żeby wykonać to ręką. Tak czy inaczej, idę, biorę kijek, odchylam zapadkę, zaklikuję i jest. Znowu odchylam, zaciskam. No
no, pewnie trzeba się tego nauczyć, przyzwyczaić i korzystać z tego w taki sposób, jak to jest zrobione. Są pewnie, można powiedzieć, że są plusy i minusy tego. Zdecydować trzeba, czy lepiej ściągnąć nakładkę gumową, czy lepiej mieć ją na stałe. To już zależy też od własnych upodobań. Ta nakładka gumowa jest oczywiście wymienna. Tutaj mamy takie bolce, które trzeba przepchnąć cienkim jakimś drucikiem. Wtedy zwalnia się ta nakładka gumowa i można ją wymienić, jeśli się zużyje po intensywnym chodzeniu przez dłuższy czas. Wykończenie kija jest matowe, ten lakier jest matowy, także fajnie się po tym przesuwa. Dłoń jest taki, jeśli można powiedzieć o kiju, że przyjemny w dotyku, to ten taki właśnie jest, nie pozostają żadne ślady. Te lakiery leki już od wielu lat są dosyć dobrej jakości, więc ten lakier nie odpryskuje, nie odpada, nie rysuje się tak łatwo. Jest to wszystko dosyć ładnie wykonane, elegancko. Mamy model Leki Response i mamy ten Leki Response Smart. W tych Smartach mamy ten lepszy, moim zdaniem, system wypinania pasków, czyli Trigger Shark, wystający ząb rekina i pętelka, którą na ten ząb sobie wciskamy. Można to wykonać, to wpięcie, wypięcie jednym palcem. Pozwala ono, czy zachowuje to, że pasek przylega bezpośrednio do kija, dłoń przylega bezpośrednio do kija, czy dłoń jest otwarta, czy zamknięta, kijek nam nie ucieka. Pozwala to na doskonałe kontrolowanie kija w czasie, gdy dłoń jest zaciśnięta i otwarta. Paski, które tutaj mamy przy tym kiju, są to paski jedne z wytrzymalszych. Bardzo je lubię, są bardzo trwałe. Bardzo dobrze można je dopasować zarówno do większej dłoni, bo już po zaciśnięciu rzepa o tak na kilka centymetrów mamy naprawdę duży tutaj otwór na to, żeby włożyć sobie nadgarstek, nawet dla naprawdę dużej dłoni masywnej. Tu wokół kciuka też wtedy jest dużo luzu. No jak i dla mniejszej szczupłej dłoni, tego rzepa jest bardzo dużo do samego dookoła, więc nawet po takiej zaciśnięciu do takiej malutkiego otworu. A chyba aż przesadziłem. Trochę przesadziłem. Może nie aż tak. Ale tak, żeby do samego końca. O, teraz. Ale to jest w ogóle SML. No mamy taki malutki otworek, że tu naprawdę wchodzą moje trzy palce, więc naprawdę drobna dłoń. Wtedy może nawet sobie wokół nadgarstka ten rzep zacisnąć, więc tutaj bez obaw, czy mała dłoń, czy standardowa, czy już bardzo duża, każdy sobie ten pasek dopasuje idealnie do siebie. Plus za korkowe wykończenie części, po której przesuwają się palce, plus za tworzywo, które tutaj już trzymam, ono jest bardzo przyjemne w dotyku, gładkie, nie powoduje obtarć, bez obaw to, że korka nie ma dookoła, to nie jest minus, to jest, myślę, nawet cel zamierzony. Być może też trochę oszczędności w tym, ale powiem Wam, że to jest lepsze, bo ten korek, jak jest go za dużo, on potrafi się kruszyć. Więc dbajcie o niego, zwracajcie na niego uwagę, jeśli gdzieś czy się nie pojawiają jakieś odpryski, bo to zdarzało się, że potrafi ten korek czasami się odkruszyć. Także to, że nie ma go z drugiej strony, wcale bym tutaj nie uznawał za minus. To jest przyjemne w dotyku, dobrze się ten kij trzyma, nie obciska, nie obciela i jest też trwalsze. Ten system wypinania pozwala też na zastosowanie rękawiczek, które mają takie paski już zintegrowane, przyszyte do rękawicy, więc jak przyjdą zimne dni, to można bezpośrednio rękawicę wpiąć do kija, za co też ten system Trigger Shark bardzo osobiście lubię. Kije solidne, porządne, wagowo nie najlepsze, bo to, że nakładka gumowa jest zamontowana na stałe, powoduje, że też waga tej nakładki przy tym kiju się liczy. Wykonane z aluminium, więc aluminium też jest troszeczkę tutaj cięższe niż samo włókno węglowe, ale za włókno węglowe już byśmy musieli zapłacić dużo więcej. Tak czy inaczej, solidna konstrukcja, wygodne rozwiązania na dole, na górze. Czas wypróbować te kije. A to już zostawiam Wam. Dziękuję. Do zobaczenia.